Więc tak, Merkaba. Merkaba to są dwa trójkąty, które są wpisane w górę. Jeden idzie w górę, a drugi w dół, tworząc oś pewną, oś obrotową. I jeśli ściągniemy to do płaszczyzny dwuwymiarowej, to będziemy mieli właśnie gwiazdę sześciokątną. Ale gwiazda sześciokątna przede wszystkim odpowiada za struktury trójwymiarowe. I właśnie tutaj ten slajd jest taki bardziej, żebyście wizualnie zaznajomili się, co właściwie może ta struktura przedstawiać, ponieważ ona tworzy tak naprawdę kuliste sfery, jeśli się zagnieżdża w sobie. Jeśli na przykład na rogach tego trójkąta, tego czworokąta tworzymy, na jednym rogu tworzymy mniejszy czworokąt, to dokładnie o tych proporcjach, wpisany w biegunowo odwrotny, i w ten trójkąt będziemy zagnieżdżać jeszcze mniejszy trójkątny, w ten sposób, że stworzymy 32 trójkąty idące w dół i 32 idące w górę, to tworzymy strukturę, którą znamy jako kwiat życia. I o tym też będzie za chwilę. I jest to bardzo ważna struktura, która mówi o tym, jak są zbudowane sfery. Jak sfery są tworzone na podstawie właśnie tych prostych zasad. Tutaj jest właśnie taki pokaz właśnie. Jeden trójkąt do góry, jeden czworokąt na dół. Mamy Merkabę i można w niej opisywać jeszcze bardziej złożone struktury. Na te struktury można coraz bardziej złożone figury geometryczne opisywać. Tutaj jest ciekawe zdjęcie z Saturna, czyli jest czworokąt widziany na biegunie, sfotografowany podczas ruchu Saturna przy biegunowego. I po prostu chodzi o to, że po prostu widać to, że to ma strukturę sześciokątną, więc w jakiś sposób prawa fizyki determinują, żeby po prostu rzeczy się poruszały w ten sposób w sferach, w dużych obiektach, w ogóle w każdej sferze. Tutaj mamy coś, co bardziej możemy sobie zobaczyć na własnym przykładzie, tym bardziej, że mamy teraz zimę i mamy śnieg za oknem, to możemy sobie wziąć taki płatek śniegu, zobaczyć go przez szkło powiększające. Każdy jest inny, ale każdy ma jedną wspólną cechę, czyli ma tą harmonię. Jest sześciokątem. Jest sześciokątem, który po prostu tworzy na jego obrzeżach mniejsze struktury, które są w jakiś sposób wpisane. Więc na prawym rysunku u góry widać, że ten sześciokąt, w ten płatek śniegu można opisać właśnie strukturę sześciokątną i można takie kółka zrobić, ponieważ te kółka są ważne, dlatego one będą ważne za chwilkę, dlatego one po prostu oznaczają inną strukturę, która się wyłania z tej struktury. Generalnie w ogóle chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że te płatki śniegu przedstawiają pewne wibracje i one zamarzają w takiej wibracji, w jakiej atmosferze one przebywały, dlatego każdy jest inny i naprawdę można tworzyć różne wibracje i w ten sposób tworzyć zupełnie różne płatki. Tutaj mamy ul pszczół i też mamy strukturę sześciokątną, mamy oko muchy, które ma też sześciokąty na sobie i te struktury po prostu tutaj funkcjonują nawet w żywych organizmach, ponieważ one się czasem przeplatają, ale generalnie sześciokąt jest taką domeną właśnie nieożywionych przede wszystkim rzeczy. One są, te rzeczy są po prostu przemienne. I zobaczcie, że budujemy na przykład skrzydła samolotów z ultrawytrzymałych materiałów i one mają właśnie strukturę sześciokątów. I to są rzeczy, które są właśnie podpatrzone od pszczół i dlatego one są super wytrzymałe, ponieważ to super wytrzymała konstrukcja. Kryształy. Zobaczcie nawet siatkę krystaliczną, jak jest zbudowana, jeśli chodzi o atomy. Jest sześciokątna i na przykład diament. Co prawda diament tworzy dokładnie sześciokątne struktury, bo jest najprostszy, ale chodzi o to po prostu, że jak się obraca, to i tak to się zawsze wpisuje w tą samą strukturę. Jeśli zobaczymy na przykład taki idealny kryształ od góry, to mamy coś podobnego do płatka śniegu, ponieważ płatki śniegu też są kryształami, tak naprawdę są kryształy wody, więc każdy kryształ, który rośnie, jest po prostu na zasadzie sześciokątnej tworzony. Ja to też zaznaczyłem taki, wkleiłem chemiczny wzór po prostu tego, jak różne molekuły żywych organizmów są opisywane w naszej chemii i też używamy czasem takich sześciokątów i pięciokątów.
żeby po prostu opisać różne wiązania chemiczne. Więc wiązania chemiczne same w sobie czasem po prostu tworzą te struktury. I naprawdę bardzo drobne siatki mają takie struktury zachowane. Tutaj mamy jeszcze arbuza przeciętego po prawej stronie u góry na pół. Tak jak jabłko przecięliśmy, mieliśmy pentagram, to tak w arbuzie mamy sześciokąt, nam się wyłania. Zobaczcie też na słońce i na przykład te blinki takie, czyli te blaski takie, że one czasem jak są ostre, to są kołami, a jak się zniekształcają, to się nagle robią kwadrat, to znaczy, że robią się sześciokątne. Dlaczego akurat sześciokątne? Dlaczego słońce czasem się robi sześciokątne? Ponieważ taki jest zasada optyczna. Zasada optyczna też podlega tym zasadom, ponieważ są to fale świetlne i optyka oka jest zharmonizowana z tym wszystkim po prostu, więc mamy sześciokąty, które się po prostu wyłaniają czasem. No i mamy ten właśnie kwiat życia, czyli generalnie strukturę, która jest, można powiedzieć, logiem świętej geometrii, ponieważ od niej się wszystko wyłania, i ona po prostu ma w sobie opisaną tą strukturę sześciokątną, o której ja wcześniej mówiłem, czyli ją widać troszeczkę na dolnym, na przykład na dolnym lewym obrazku widać właśnie te trójkąty, które są zagnieżdżone w sobie. W trójkątach są zagnieżdżone na coraz mniejsze trójkąty i w ten sposób jest właśnie stworzony kwiat życia. Znaczy, jeszcze nie jest stworzony, ale to jest podstawa właśnie. Te zagnieżdżone trójkąty mogą stworzyć sferę. Jeśli się opisze w nich sferę i jeśli każdy ten trójkąt zamkniemy w bąbelku, to nagle po prostu pojawi nam się struktura, która przypomina coś, co jest u góry po lewej stronie, czyli już prawie kwiat życia. Kwiat życia po prostu został opisany, czyli jest to jakiś wycinek po prostu tej struktury, która w całości tak wygląda. Więc no ludzie po prostu robią różne rzeczy na przykład z kwiatem życia, ponieważ jest to też taki, można powiedzieć, symbol ezoteryczny i ludzie na przykład elektryzują, naładowywują na przykład różne rzeczy tym symbolem, ale mi się wydaje, że też bardzo ważne jest, by wiedzieć, czym on jest właściwie, jeśli chodzi o zastosowanie takie praktyczne, bo można go użyć po prostu do dużej ilości różnych innych rzeczy i on też pokazuje, na przykład opisuje, w jaki sposób harmonijnie rozprowadzać energię, w jaki sposób budować przestrzenie, na przykład publiczne. I tutaj mamy też właśnie kolejny, właśnie mam powiększony te trójkąty, te 64 trójkąty i zobaczcie, że po lewej stronie już można widzieć, że jeśli każdy trójkąt się zbąbelkuje, to powstanie kwiat życia po prostu, który jest mniejszą sferą i po prostu w sferach są opisane mniejsze sfery, a w tych sferach można opisywać jeszcze mniejsze sfery i można fraktalnie tworzyć sfery w sferach, które są coraz mniejsze, więc można tworzyć coraz mniejsze trójkąty i coraz większe. Oczywiście to jest tylko wycinek, ale po prostu to nie musi mieć końca. Na przykład ten fraktal może po prostu, te trójkąty mogą zagnieżdżać się w sobie coraz bardziej, tworząc jeszcze mniejsze struktury. I bardzo prawdopodobne w ogóle jest to, że tak jest zbudowana nasza rzeczywistość, że nasza rzeczywistość jest zagnieżdżona w rzeczywistościach, znaczy w mniejszych strukturach, czyli jak mamy galaktyki, później mamy układy słoneczne, później mamy planety, później mamy naszą strukturę, komórki, atomy i mniejsze cząsteczki elementarne. Tutaj jest bardzo ładnie zrzutowany, dostałem właśnie na Facebooku to zdjęcie, więc je od razu zamieściłem, bo bardzo, bardzo się przydało. Po prawej stronie właśnie jest zobrazowane, jak kwiat życia wygląda, rzutując po prostu te trójkąty na dół. Tylko że one są już tutaj opisane na dole w kółeczka, bo oczywiście zrzutowane to by nie było, ten kwiat życia by nie był, nie by był okrągły, tylko po prostu to by były linie proste, ale tutaj już można po prostu sobie zobaczyć, że jak się zbąbelkuje te trójkąty, to powstaje, można powiedzieć, na przestrzeni dwuwymiarowej kwiat życia. I zobaczcie, jak dzielą się komórki. Dzielą się komórki na tej zasadzie właśnie, na zasadzie, dlatego to jest kwiat życia właśnie, ponieważ on jest pierwszym, najpierw jesteśmy kwiatem życia, a potem dopiero jesteśmy inną strukturą. Więc od niego się wszystko zaczyna, ten podział. To zagnieżdżenie, gdzie stajemy coraz bardziej zagnieżdżonym kwiatem życia, który się w końcu staje człowiekiem albo jakąś inną istotą. Jeśli chodzi o historię kwiatu życia, to jest dużo różnych zdjęć, miejsc, w których on po prostu występował wcześniej. Mamy na przykład Indie, mamy ten biały pałac, który stoi na wodzie i który został zbudowany, tam już nie pamiętam, w jakimś konkretnym celu, to był jakiś fenomen, jest to bardzo rozpoznawalny budynek w Indiach. I też jest zawarta informacja o kwiecie życia. Tutaj są jeszcze inne świątynie, które też przedstawiają indyjski kwiat życia. Tak samo jest też w ruinach w Turcji on odkryty, że była informacja o tym, czym on właściwie jest.
Kwiat Życia w Chinach. W Chinach występował jako, zobaczcie, były strażnicy w pałacu cesarskim. Były dwa takie smoki, stwory, które miały pod łapą piłkę, która miała właśnie tą strukturę. One po prostu są strażnikami wiedzy, wiedzy sekretnej, czyli właśnie to, że one, że po prostu ta wiedza jest strzeżona. I tutaj są jeszcze w innych miejscach też takie rzeczy, które na przykład występowały. Tam chyba w Izraelu to było u góry to zdjęcie robione. Tutaj jest Egipt. To jest właśnie w ogóle, jest ta świątynia jest wielką tajemnicą generalnie w ogóle w Egipcie. Ozajron. I generalnie na niej, na jednym z murów są dwa kwiaty życia, które są wydrukowane obok siebie. Tutaj przez światło trochę nie widać tego drugiego kwiatu życia na tym obrazku, ale jeden jest obok drugiego. I generalnie cały fenomen tego tutaj polega na tym, że te kwiaty są wypalone w skale. I nie było technologii, która by umożliwiała wypalenie czegokolwiek w skale, a jednocześnie sprzed tysięcy lat jest taka struktura wypalona w skale i mało tego, ta świątynia jest, ma bardzo dużą precyzję. Ma taką precyzję, że skały, które widać wyżej, są po prostu idealnie do siebie pasują, po prostu są perfekcyjnie stworzone. Więc ktoś, kto budował w ogóle tą świątynię, dysponował gigantyczną wiedzą. Byli to mądrzy ludzie i jednocześnie umieścili ten symbol na skalę. Piramidy. Piramidy też mają te proporcje, chociaż nie wszystkie. Niektóre piramidy mogą trochę odbiegać od tej proporcji. Na przykład piramida Cheopsa. Tutaj piramida w ogóle dla mnie jest strukturą, jest w ogóle czymś jak kapsuła czasu, czyli jest informacją dla nas, że istniała kiedyś cywilizacja, która potrafiła budować tak perfekcyjne rzeczy, ponieważ jak ktoś wejdzie w temat piramid, to od razu widzi, to od razu wyświetlają się dziwne, nieprawdopodobne informacje na ten temat, że nasza technologia dzisiejsza nie jest w stanie zbudować piramidy. Nie jesteśmy w stanie zbudować, a kiedy ktoś nam mówi, że były one budowane na zasadach takich, że z kamieniołomów te bloki były przenoszone, na zasadach drewienka i różne inne informacje a la Discovery Channel, to jeśli się te wszystkie rzeczy zsumuje, to się staje bardzo nieprawdopodobne, ponieważ na piramidzie Cheopsa ostatni klocek, który jest na samej górze ułożony, ma satelitarnego zdjęcia odchył 5 cm. Nie ma możliwości, żeby zbudować to dzisiaj przy technice laserowej tak precyzyjnie. Więc no jest dużo po prostu, ja nie chcę teraz w temat piramid w ogóle wchodzić za bardzo, ale generalnie jest bardzo dużo, można powiedzieć, nieścisłości w stosunku do tego, czym właściwie, kto je właściwie zbudował. I moja teoria jest taka, że to jest po prostu kapsuła czasu. Te piramidy miały zostać do dzisiejszych czasów, żeby nam pokazać, że istniała kiedyś technologia, która po prostu przewyższała naszą. Taj Mahal też ma proporcje złote, co prawda już zbudowany w koło chyba 1600 któregoś roku, więc konstruktor, który po prostu, projektant, który to zaprojektował, znał zasady świętej geometrii i po prostu je użył, dlatego jest to też piękna struktura, bardzo też ładnie wykonana i w środku też można sześciokąty i różne rzeczy znaleźć, które po prostu podkreślają informacje o tym. Grecja starożytna, proporcje. Iran, kopuły irańskie, które też mają, na przykład jak na szyszkę spojrzymy od tyłu, to samo widzimy w kopule tutaj irańskiej i też mamy te proporcje zachowane. Więc budynki starożytne, ta wiedza po prostu była popularna chyba w okresie renesansu, w ogóle w Europie też i dużo różnych właśnie budowniczych, projektantów budowało, używając właśnie proporcji ludzkiego ciała. Właśnie, jest coś takiego jak muzyka sfer z 1619 roku, która mówiła o tym, że generalnie figury geometryczne tworzą wszechświat i są opisane w różnych innych figurach geometrycznych. Po prostu powstał kiedyś taki model. Oczywiście nie jest on dzisiaj już aktualny w żaden sposób, ale podkreśla on to po prostu, że była jakaś myśl, która mówiła o tym, że figury geometryczne mogą tworzyć naszą rzeczywistość. I jakaś część prawdy jest tutaj zawarta, ponieważ sfery są tworzone na zasadach mniejszych figur geometrycznych na przykład i chodzi o to też, że tutaj właśnie te figury pokazują proporcje, że każda kolejna figura opisana na mniejszej
ma zachowane właśnie proporcje świętej geometrii. Tutaj mamy też Notre Dame, który też po prostu się w złotą proporcję wstrzelił. Różne dzieła, po prostu na przykład Michała Anioła, o tym jeszcze będzie później, teraz tak bardziej poglądowo, że po prostu różne dzieła sztuki z przeszłości też miały te proporcje zachowane, też zostały tworzone. Na temat Monalizy to w ogóle, to można stworzyć w ogóle całe osobne wystąpienie, ponieważ ilość informacji na temat tych obrazów i porównawczych rzeczy, jakie ludzie po prostu robią na temat tego obrazu, to jest gigantyczna po prostu. Więc jak znacie film na przykład Kot Leonardo da Vinci, był taki fabularny kiedyś, więc to jest właśnie ten kot. To jest właśnie złota święta geometria, która została ukryta przez Leonarda da Vinciego, żeby te informacje po prostu były w jakiś sposób przemycone, ponieważ Kościół się na nie nie zgadzał. Tutaj są inne prace Leonardo da Vinci, czyli ten człowiek wirturiański, Ostatnia wieczerza, która też ma te proporcje, i sam Leonardo siebie umieścił w proporcjach, bo je znał, po prostu dlatego tworzył tak niesamowite rzeczy i też jego obrazy są tak bardzo cenione. Wiedział po prostu, co robi, wiedział, że jak użyje tych, myślę, że wiedział o tym, że używanie tych proporcji będzie dla niego korzystne, dla wartości tych jego dzieł w ogóle. Tym bardziej, że one są zgodne z rzeczywistością w jakimś sensie. Więc to jest jakość. Harmonia jest jakością. To jest Michał Anioł. Kaplica Sekstyńska i tutaj jest akurat pokazane w odniesieniu do muzyki, ale generalnie chodzi o same proporcje, że one po prostu tutaj na przykład proporcje dłoni, inne jego dzieła, jak właśnie on tworzył bardzo ładne rzeczy, bardzo Michał Anioła ludzie bardzo cenią właśnie za perfekcjonizm. I ten perfekcjonizm polega między innymi właśnie na tym, że używał proporcji ludzkiego ciała, używał harmonii, używał właśnie fi. Tu już są jakieś też inne obrazy, właśnie w Chinach na przykład tsunami obraz ma te proporcje. Tutaj właśnie sałąd, takie jeszcze inne obrazy przedstawiłem już tak na koniec, ale chciałem wam jeszcze pokazać, co współcześni fotografowie na przykład wymyślili na temat świętej geometrii. Okazało się, że jest to dość precyzyjna rzecz do robienia super zdjęć, do robienia super ekspozycji, jeśli chodzi o zdjęcia. I nawet mam kolegę, który jest fotografem, który wstawił sobie w aparat właśnie spirale, żeby po prostu robić ładne zdjęcia, więc jest to sposób, więc też na praktyczne zastosowanie tego. Nie trzeba malować na zasadach złotej geometrii, ale można robić po prostu takie zdjęcia, można robić takie filmy, można coś innego w ten sposób robić. Tutaj jest współczesna sztuka, która używa świętej geometrii. To takie bardziej ciekawostki, więc ja po prostu to będę jako slajdy przewijać. Tutaj na przykład mamy mandale. Mandale są ładnymi kwiatami, które są bardzo symetryczne i mandale mają dużo wspólnego z kwiatami, a kwiaty mają dużo wspólnego ze świętą geometrią, z harmonią. I zobaczcie, że niektóre po prostu mandale, które są namalowane, mają bardzo dużo wspólnego też z samą nauką i właśnie ze świętą geometrią jako stricte taka sucha wiedza, można powiedzieć, czyli nie artystyczna wiedza. Więc ktoś maluje mandale, a jednocześnie rysuje coś, co ma jakość, co ma swoją prawdziwość przede wszystkim. W ogóle na środkowym obrazie na dole jest torus podwójny też. To też jest właśnie ciekawe, który jest widziany od góry, czyli ten pączek z dziurką jest po prostu widziany od góry i to jest podwójna spirala, która zachodzi. To też o tym jeszcze będę na przyszłym w ogóle wystąpieniu mówić. Tutaj jeszcze jakieś obrazy też kolejne. Też można zobaczyć, jak ktoś ładnie namalował liście, po prostu najpierw sobie tworząc wzór, tą ramkę taką właśnie tego dzielenia, tej spirali. No i tutaj jeszcze jakieś takie dzieła właśnie i też pokazane, jak powstał właśnie ten taki ładny wzór za pomocą właśnie, za podobnym wzorem, jak na przykład są tworzone właśnie kwiaty albo drzewo, jak rośnie. No, biżuteria też się kręci. To już jako ciekawostka. W sztuce pojawiają się różne właśnie związane ze świętą geometrią rzeczy, jak na przykład bluzka z sukienką, która jest trochę krótsza o te właśnie proporcje i jeszcze ma rzutowane właśnie jakieś wzory tego rodzaju. Ale podoba mi się ta lampa w ogóle, która jest właśnie też takimi właśnie trójkątami, jak w Merkabie są.
z zagnieżdżonymi mniejszymi trójkątami. Ona bardzo fajnie rzutuje właśnie tło. I no, tutaj jest po prostu pokaz taki bardziej, co ludzie wymyślają z tą świętą geometrią ciekawego. No i piktogramy. To jest też ciekawy w ogóle rozdział. Ja piktogramy nie będę tutaj się zastanawiać nad tym, kto tworzy piktogramy i po co one są właściwie i o co z nimi chodzi, bo potraktuję je tutaj bardziej jako dzieła sztuki. I piktogramy uczą nas świętej geometrii. One mają zakodowane informacje właśnie o tym, o czym mówiliśmy wcześniej, plus jeszcze dużo ciekawych innych informacji, które do tej pory są rozszyfrowane, bo jest w nich zakodowana, zaawansowana wiedza na temat właśnie tego, jak funkcjonuje rzeczywistość i w jaki sposób budować urządzenia maksymalnie wytrzymałe. To są proste, każdy jeden piktogram jest elementem większej układanki. Jeśli zacznie się przeglądać kolejnym piktogramom, to zaczniemy widzieć w tym jakąś powtarzalność. Więc nie wiem, kto je robi, ale wiem, że ktoś nam wystawia konkretną wiedzę, coś, co mamy się nauczyć. Na przykład ten górny piktogram pokazuje właśnie, jak na przykład rozchodzi się pole elektromagnetyczne właśnie na tych zasadach, na tych proporcjach, ponieważ ono jak najbardziej jest wpisane właśnie w te proporcje, w torusa w ogóle. Torus jest bardzo ważną figurą w obecnych czasach. Tutaj są kolejne piktogramy, które można sobie zobaczyć. No, ten na przykład u góry po prawej to jest szyszka, która jest odwrócona do nas ogonkiem i widać podwójną spiralę, jedna w jedną stronę zagnieżdżona, druga w drugą. Na dole na przykład na środku mamy właśnie dwa trójkąty, które mają zagnieżdżone mniejsze trójkąty w sobie na swoich odgałęźnikach, więc też widać te struktury pięciokątne, więc naprawdę ciekawe rzeczy. Z kolei struktura, która jest na samej górze, jest bardzo ogromną strukturą, ale to chyba jeszcze nawet mam w następnym slajdzie ją, właśnie tutaj, ten Milkil. To jest generalnie bardzo duża struktura i jest nawet taki film na YouTubie, gdzie widać helikopter z wysokości, który leci i który ma wielkość takiego kółka. Więc jest naprawdę gigantycznych rozmiarów ta struktura. Zresztą można nawet zobaczyć, że widać takie kreski, gdzie ciągnik jeździł, gdzie były koła ciągnika, jaki po prostu on był mały do tej struktury. Jest to gigantyczna struktura, która ma świętą geometrię, która właśnie pokazuje, jak działają wiry. Jak po prostu wir się porusza na strukturze sześciokątnej. I ta struktura miała dużo wspólnego z budowaniem cewki Rodina, o której też później wspomnę, która jest najbardziej wydajną cewką, jaka istnieje. I ona nas uczy po prostu te zasady matematyki wirowej, podstawy matematyki wirowej. Tutaj mam jeszcze inne piktogramy, które też mają struktury pięciokątne, które nam po prostu coś pokazują cały czas. Proporcje przede wszystkim. Więc tak, cewka Rodina. Chwileczkę, tylko uzupełnię paliwo. Cewka Rodina jest zwykłą cewką, z tym, że została ona trochę inaczej nawinięta. Jest nawinięta na zasadach właśnie wira, na zasadach torusa, na zasadach podwójnej spirali. I ja nie chcę też tutaj ten temat teraz tak wchodzić głębiej, ale ona generalnie podlega już tematyce free energy. I po prostu jej sprawność jest tak niesamowita, a mało tego, oni cały czas próbują zwiększyć sprawność cewki, ponieważ, to znaczy osoby, które się tym zajmują, ponieważ grubość uzwojenia, różne rzeczy, po prostu ilość tych zwojów, jeszcze to nie jest do końca dopracowane, w jaki sposób to ma działać. I osoby szukają właśnie, które budują kolejne cewki, szukają inspiracji właśnie w piktogramach, ponieważ one odpowiadają, one mówią, ile ma być zwojów na jakiej cewce, jest dużo różnych informacji właśnie w piktogramach zawartych. I są też różne firmy, właśnie matematyka wirowa Marco Rodina przedstawia, między innymi jest poświęcona właśnie cewce Rodina, w jaki sposób ona działa, w jaki sposób ona harmonijne pole elektromagnetyczne tworzy, które tworzy w ogóle implozję, które nie ma żadnych strat energetycznych, ta cewka się w ogóle nie grzeje. No jest po prostu niesamowite rzeczy się po prostu z nią dzieją, jest niesamowicie wydajna i też otwiera w ogóle nową naukę całą, w jaki sposób ona funkcjonuje, ponieważ ona pobiera energię w jakiś inny sposób niż tradycyjne urządzenia. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że każdy może sobie sam taką cewkę zbudować w domu i nie jest to nic trudnego. Po prostu wszystkie informacje są podane czysto na internecie. Jest cała masa ludzi, którzy eksperymentują z tymi cewkami na całym świecie i po prostu są fenomenalne, po prostu przeciekła fenomenalna informacja do nas, do ludzi, którą po prostu możemy wykorzystać w energetyce na przykład. Sfery. Sfery są, idealna sfera jest jak najbardziej cechą świętej geometrii.
I tutaj akurat są takie zdjęcia po prawej stronie, niżej, z projektu Venus. Jest to taki projekt alternatywnej społeczności, alternatywnego nawet świata, który nie jest oparty na zasobach surowcowych. Ale chodzi mi po prostu tutaj o to, że ten Jack Fresco, dobrze mówię, jak on się nazywał, zbudował. Jacques Fresco, przepraszam, Jacques Fresco on się nazywał. Zaprojektował bardzo dużo różnych, na przykład budynków w tym projekcie, które mają kształt sfery. On nie zna, nie jakoś nie wychodził do przodu z tym, że są to zasady świętej geometrii, ale samo budowanie sfery jest bardzo, jest to najzdrowsza struktura, jaka istnieje. My nawet mamy, można powiedzieć, nasze czaszki są sferami, więc my sami jesteśmy ugnieżdżeni w sferze i jest to po prostu rzecz, która jest najzdrowsza, ponieważ energia cyrkuluje w sferze. Pole elektromagnetyczne cyrkuluje, ciepło cyrkuluje, akustyka, wytrzymałość sfer jest bardzo duża i w jaki sposób są to najbardziej optymalne domy w ogóle, jakie istnieją. Ja się nawet mówię, jeśli nawet chodzi o kurz, to nawet kurz się nie zbiera, ponieważ wszystko jest dla nas łatwiej. To jest dla nas przede wszystkim w ogóle wygodniejsza konstrukcja. Tylko że problem jest taki, że to nie jest kwadratowe i ciężko to zbudować w oparciu o technologię dzisiejszą, ponieważ nie jest do tego przystosowana. Ale to nie znaczy, że nie musi być przystosowana. Wystarczy po prostu stworzyć nową technologię, która będzie budować sfery i będzie miała porównywalną cenę jak technologie, które są dzisiaj wykorzystywane. Chodzi po prostu o zmianę standardu z kwadratu na sferę, żeby tworzyć po prostu rzeczy, które są bardziej okrągłe. Jest jeszcze taki ciekawy eksperyment też a propos właśnie sfer. Rośliny w ogóle rosną lepiej w szklarniach, które mają kształt sfery. Ja już teraz nie chcę precyzyjnie wchodzić, jakie tam były proporcje, ale z tego co pamiętam, to nawet do 5 razy lepiej rosły rośliny w szklarniach, które miały sfery, więc a jeśli na przykład położymy na jakiejś roślinie na długo, na przykład miskę aluminiową, ona umrze z tego powodu, że jej pole elektromagnetyczne właśnie ucieka. Tutaj jest przykład domu zbudowanego właśnie na zasadach świętej geometrii, na zasadach sześciokąta. To tak bardziej wizualnie pokazane, że są to po prostu przyjemne przestrzenie. Są one zdrowe, budowane są dla zdrowia, ale są także przyjemne i są ładne. I są harmonijne. Mają duży potencjał. Tutaj jest przykład budowy właśnie takiego innego domu na zasadach świętej geometrii, co widać właśnie. Tutaj ktoś już poszedł bardzo daleko i wszystkie można powiedzieć, fundamenty i elementy domu są po prostu koliste. Jest to pewnie duży wydatek budować wszystko na kole w dzisiejszych czasach, ale ktoś po prostu tak robi. Nie trzeba od razu wszystkiego w ten sposób tworzyć. Można zrobić to troszeczkę prościej. To jest już taki bardziej zaawansowany dom. Tutaj są przykładowe projekty i po lewej stronie u góry widzimy ten dom, który wcześniej się budował, jak on wygląda w całości zbudowany. A tutaj są jeszcze jakieś inne projekty właśnie takich domów właśnie w oparciu o świętą geometrię. Jak one by wyglądały? Ładne są. Przyjemnie by się w nich żyło, myślę. Tutaj jest jeszcze taka malutka wioska i też zaprezentowana właśnie taka afrykańska mała wioska, jakby mogła wyglądać na zasadach fraktala, takie domki. Tutaj mamy coś, co może być domem przyszłości. Dla nas to może wyglądać jak kościół albo coś innego, ale mi się wydaje, że w przyszłości będziemy właśnie takie domy budować. Jeśli już po prostu zaczniemy, jeśli ta wiedza po prostu spowszechnieje, to możemy się spodziewać właśnie czegoś takiego bardziej. I to też zobaczcie, że święta geometria sama w sobie wywołuje efekt tego, że to musi być ozdobione. To nie jest zdobione jakoś przymusowo, tak jak my zdobimy dzisiaj kwadratowe rzeczy jakimiś elementami, żeby były ładne, to robiąc łuki w naturalnej konstrukcji, one same się po prostu wpasowują. Tam nie trzeba jakoś specjalnie wszystkiego ozdabiać, żeby to wszystko już było ozdobione, ponieważ to ozdabianie wychodzi właśnie z samych proporcji, z samej naturalnej konstrukcji. Więc jest to ciekawe. Z kolei po lewej stronie widzimy przekrój w ogóle takiego domu, który ma kółeczko, jak w ogóle w środku jest ściana zbudowana w takim domu. Na zasadach takich właśnie owalnych. No to są już takie różne pomysły dla projektantów po prostu i ciekawostki, w czym można żyć. A to jest ciekawy przykład skuteczności takich domów. To są dwa przykłady domów, które zostały zbudowane w Ameryce. Pierwszy dom, oba są huraganoodporne, ponieważ wszystkie kopuły, może nie wszystkie, ale kopuły mają dużą skuteczność, jeśli chodzi o odporność, w ogóle jeśli chodzi o huragany i nawet
wpadł pomysł, że na przykład spichlerze i różne inne takie budynki bardzo potrzebne podczas jakichś kataklizmów, żeby budować właśnie albo jako kopuły, albo jakie takie albo jako leje, odwrócone leje. I ponieważ tornado nie ma za co się złapać. Huragany to jest aerodynamiczne. To są domy, które są aerodynamiczne. Zobaczcie, budujemy domy, które mają dachy kwadratowe, mamy te trójkątne domy spadziste. Wszędzie jest pełno elementów, jeśli chodzi o straty, o to, żeby wiatr na przykład może się przyczepić do niego, taki dach może zostać zerwany łatwo. One są nie takie, jak trzeba po prostu. One są mało wydajne, mało użyteczne, można powiedzieć nawet. Tylko że z przyzwyczajenia i z tego, w jaką stronę poszła nasza ekonomia i sposób życia, po prostu nie mamy za bardzo wyboru dzisiaj. On się dopiero pojawia, ten wybór. Dopiero jak ta wiedza zostanie po prostu rozpowszechniona, to po prostu każdemu będzie się żyło lepiej. Więc jest to jakość, która jest wkładana dla każdego z nas. Jest to podnoszenie jakości. Każdy, kto po prostu dysponuje świętą geometrią, jeśli więcej osób wie o tym, to podnosimy jakość całego społeczeństwa. I no, te domy po prostu pokazały same w sobie, że one sobie po prostu, tu jak napisane jest, że drwią z każdego huraganu. Wszyscy mają domy naokoło zniszczone i nawet była taka sytuacja, że do tego domu na dole została zaproszona ekipa telewizyjna na czas huraganu, tego ostatniego, chyba Katrina to był, i na Florydzie oni się trochę bali tego, jest film na YouTubie, można zobaczyć właśnie z tej audycji, i nie było prądu, szalał ten huragan, wyszli rano z tego domu, dom cały, nic się nie stało, co prawda workami go obłożyli, żeby woda się nie dostała do środka. I dom stał po prostu cały, gdzie naokoło wszystko poprzewracane, żadnego domu nie było, oni z pobojowiska w ogóle wyszli, a dom przetrwał. Więc po prostu sam pokazał, że ma sobie jakość. Tutaj są takie koncepcyjne pomysły. Zobaczcie, jak ludzie patrzą na naturę, to nagle ciekawe rzeczy się wyłaniają. To jest pomysł na stworzenie łodzi, która została opracowana na zasadach meduzy takiej specjalnej, taki rodzaj meduzy jest, tropikalnej. I oni przyglądając się dokładnie, jak ta meduza wygląda, zrobili projekt statku, który by mógł być właśnie naturalną oczyszczalnią jednocześnie mórz, mógłby jednocześnie oczyszczać morza, jak ta meduza, ponieważ ta meduza też jest dla nas bardzo pożytecznym stworzeniem i oczyszcza morza. I taki statek właśnie chcieli stworzyć. I zobaczcie, że wystarczy przyglądać się naturze, by stworzyć coś bardzo ładnego, bardzo ciekawego. Więc nawet nie trzeba do końca znać świętej geometrii, aby stworzyć coś niesamowicie wytrzymałego, niesamowicie ładnego, i ma to dużo walorów różnych, których po prostu przeciętne standardy nam nie dają. A tutaj jest też taki futurystyczny projekt płatków miast, płatki lilii. Projektant pomyślał o tym, że płatki lilii pływają czasem, takie duże płatki na wodzie, i pomyślał, że mogłyby takie miasta być w przyszłości, które by pływały sobie na wodzie i by były jednocześnie samowystarczalne. Z tym, że z dzisiejszą ekonomią i dzisiejszym sposobem, mentalnością, można powiedzieć, ludzi, takie miejsca stałyby się pewnie hotelami dla najbogatszych i nic by z tego nie było. Dlatego pierwsze, co trzeba zrobić, to pomyśleć w ogóle, co my musimy zrobić z tą ekonomią, z tym sposobem myślenia naszym, ponieważ to nas odgradza od takich myśli, od takich wizji, od takich przestrzeni. Więc jest to bardzo przyszłościowa, futurystyczna rzecz, ale jednocześnie jest podpatrzona tutaj natura i przez to jest to bardziej apetyczne. Ja mówiłem już na starcie, że różne korporacje wiedzą o tym, że święta geometria przyciąga ludzi, że jest ładna i że w jakiś sposób my do niej ciągniemy, i tworzą ten świat opakowań, czyli tworzą logo Apple, ma proporcje. W jakiś sposób, no, projektanci pewnie niektórzy to wiedzą, może są nawet tego uczeni, kto wie. Duże korporacje używają tej proporcji, żeby przyciągać ludzi, i sprzedają jednocześnie rzeczy, które już nie mają tych proporcji, ponieważ tworzą po prostu opakowanie, które nas przyciąga, a sprzedają nam kupę w środku. Często, nie mówię zawsze, ale patrząc, co jest w sklepach nam oferowane, można łatwo zobaczyć po prostu, jak to wygląda, jak jest tworzony świat opakowań. Więc to logo chyba tutaj się wkradło szybciej, ale jeszcze pewnie zaraz będą kolejne loga, ja za chwilę pokażę. Tutaj są po prostu najdroższe głośniki na świecie, jakie istnieją, Nautilusy. To są po lewej na dole stronie. Ja nie wiem, one tam kosztują ileś zer dolarów. Tam już nie wiem, ile tam zer było. Generalnie chodzi o to, że mają idealny dźwięk,
a jednocześnie mają kształt muszli. I dzięki temu akustyka w głośnikach jest po prostu niesamowita. Dlatego, że została zastosowana po prostu podpatrzona muszla żywych organizmów. Zobaczcie, tutaj jest z boku też fragment, akurat przecięło trochę na projektorze, samochód, który ma proporcje, że on ma on nie jest do końca w proporcjach, ale pewne proporcje on ma zachowane w jakiś sposób. Więc całkowicie on nie jest proporcjonalny, ale ramowe proporcje są użyte w jego konstrukcji. Tutaj są kolejne loga. Logo Pepsi zmieniło się, teraz już wiecie dlaczego. Butelki też się zmieniły, też wiadomo już dlaczego, żeby więcej ludzi przyciągnąć nową proporcją. Logo Toyoty też kiedyś się zmieniło, kiedyś było takie T zwykłe w kółku, teraz jest święta geometria. Logo Mazdy się zmieniło, kiedyś też było takie zwykłe, a teraz mamy takie coś bardziej proporcjonalne, więc firmy szybko się uczą nową wiedzą. Mercedes wiedział już zawsze to. Tutaj są inne proporcje pokazane, właśnie w ogóle to jest mandala, przede wszystkim w ogóle BP, stacja benzynowa, truciciel na ziemi największy, była afera w Stanach Zjednoczonych z tą platformą wiertniczą, bojkot BP, zatrute różne miejsca, jednocześnie słońce, mandala, zielono, ładne logo, opakowanie, w którym jak je zerwiemy, to jest zupełnie coś odwrotnego. Więc sprzedają nam słońce i zieleń, a na zewnątrz, a w środku coś zupełnie straszniejszego. Tutaj jest jakaś, nie wiem skąd to logo pochodzi, jakaś grupa, w każdym razie pewnie nieźle zarabiają. Tutaj też jest złota proporcja. I tutaj jest Natural Geographic, też sobie tak wstawili. O, przepraszam, może trochę za szybko. Tutaj też jakieś logo, nie znam tej firmy. No i tutaj już dalej przejdźmy. Muzyka. Stradivariusy mają proporcje jak najbardziej opisane, czyli instrumenty, najdroższe instrumenty na świecie mają złotą proporcję i jednocześnie są najlepszymi instrumentami, najlepiej brzmiącymi, bo generalnie sama muzyka jest harmonijna i nawet klawisze mają odpowiedniki właśnie świętej geometrii, nawet jeśli chodzi o liczby. Harmonijna w ogóle jest cała muzyka, która jest rdzenna, która po prostu faluje z wibracjami, więc ja tutaj jeszcze zamieściłem kamertony, misy, gong, a także jeszcze opowiem później o głosie ludzkim, ponieważ wibracje tych instrumentów nie są syntetyczne, one drgają w naturalny sposób i w ten sposób mamy harmonię. One wprowadzają harmonię w samym dźwięku po prostu swoim, dlatego są na przykład stosowane różne masaże, na przykład dźwiękiem i różne rzeczy, które po prostu wprowadzają wzorcowe wibracje. Aha, i chciałem jeszcze o tej mowie powiedzieć właśnie. To jest też ciekawe, bo ostatnio na przykład przeglądałem sobie materiały na temat świętej geometrii, natrafiłem na wystąpienie Dana Wintera, osoby, która się dużo zajmuje świętą geometrią. I on opowiedział o takim przypadku, że w pewnym instytucie jest mierzony dźwięk, ludzki głos i jeśli ten głos ludzki jest typu dzień dobry, nazywam się Tomek, miłym was spotkać, taki jednostajny, to on męczy ludzi, jest nudny i ludzie po prostu czują się zmęczeni i zależnie od tego, w jaki sposób się mówi, można po prostu zamęczać ludzi albo zaciekawiać ludzi i co odkryli w tym instytucie, to że dźwięk, który jest ciekawy dla ludzi, który przyciąga ludzi, jest harmonijny i na wykresach wygląda jak właśnie złota proporcja. Więc ja tutaj co prawda nie mam tego materiału w całości, bardziej to omówię tutaj, ale generalnie można sobie zobaczyć na internecie właśnie Dana Wintera z tą muzyką. Ten film jest dostępny po polsku, przetłumaczony. Ja na koniec tam jeszcze mam materiały takie opisane, co polecam po prostu na koniec, więc tam będzie to zawarte. I generalnie w tym instytucie robią jeszcze coś ciekawego. Oni przechodzą takie osoby, które mają nieharmonijny głos, kładą je na ziemi i ustawiają wielki pryzmat, przez który pada słońce. I ten pryzmat oświetla od dołu do góry całe ciało. W momencie, kiedy jest już na czubku głowy, ta osoba zaczyna znowu mówić i oni mierzą ten dźwięk i się okazuje, że on na wykresie jest harmonijny, że on się zharmonizował przez słońce, że nasze ciało samo dobrało jakieś wibracje i dzięki temu ono funkcjonuje dobrze, więc muzyka, słońce,
To znaczy dźwięk, kolory, wszystkie rzeczy, las, w ogóle żywe organizmy inne, wszystko potrafi nas doharmonizować z powrotem. Więc w ogóle wydaje mi się, że większość chorób polega właśnie na tym, że nie musi tak oczywiście być, to jest mój domysł, że po prostu na tym, że przez długi czas przebywamy bez harmonii. Jesteśmy rozharmonizowani i właśnie to są takie sposoby na doharmonizowanie się, natura przede wszystkim w ogóle. Okej, ja teraz puszczę materiał wideo, żeby to... It's compressing, going through the singularity where the energy shoots out from and going out the white hole and it'll come back and go again in a closed loop cycle that's ecological. And that's how the coil is made. But it's not made like this, it's made almost straight lines around the invisible nine that it's spinning around the vortex. I'll show you how to do it real fast. You should just throw water before you drink it. Yeah, no, a lot of people sell machines that do that. So there's... They do that. In fact, they make a machine that costs $40,000. They say it puts back the life energy into the water. You just gotta shake it up. Hmm? You just gotta shake it up, though. My friend Ray spins every morning. He does those Fountain of Youth exercises, and the first one is spinning more than 21 times. Yeah, a lot of mystics, like dervishes, that go into, what would be the state, mystical states? By the spinning and stuff like that, they go to into ecstatic states. Yeah. They go into ecstatic states, but they're not stuff. It's just to align the chakras, apparently. Each exercise aligns one chakra. That's interesting. All tied in with vortices, all the chakras, the meridians, all the holistic medicine. It's all tied in again to what? Where's Brian when we need him? Vortices. We mentioned Brian because he's a naturopath who was here an hour ago. Who's home we're in? Huh? Who's home we're in? Who's home we're in? Okay. So I'm explaining a vortex and how it works. Now, the vortex is driven by the emanations coming out the center. You can see it clearly in the pulsing of thirds. One, two, three. The thirds intersect in a harmonic, a timing. It's like musical harmonics. And that's how I keep the electricity from having friction and having random collisions. Here's your 396s in the center. Right. See your 396s always in the center? Remember I said we leave it alone? 396, 693? It flips. First it goes 396. Remember I said it flipped? 693? Here's your 1, 2, 4, 8, 7, 5s going in. So this is one winding. Here's the other winding going out. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Oh, and then there's the space in between you were talking about. And if you put these both together, okay, you get this guy, which is the skin of the toroid. Because here you have doubling down, 1, 2, 4, 8, 7, 5. Here you have doubling up, 1, 2, 4, 8, 7, 5. There's your 396, 693. Okay. This and those two ingredients make this. In fact, everything you're seeing is all one and the same. The numbers never move. I'm just giving you zoom views, cross-section views. Mm-hmm. I'm giving you outer surface views. Really what I'm doing here is an interlacing. I'm creating a... because in reality, all the lines that exist are really the diagonal lines. Okej, ja tak pewnie z daleka nie było widać za bardzo, tak? O co chodziło, więc opowiem troszkę. Chodzi po prostu o to, że wir, który jest w wodzie, jest taki sam jak nasze DNA na przykład i ten wir jest identyczny jak nasza galaktyka i jednocześnie właśnie ta wieża tonów, która została stworzona w muzyce, też odpowiada proporcjom takiego wiru, która idzie po prostu z nieskończoności do nieskończoności, tworząc właśnie tą strukturę, więc ten film po prostu miał pokazać, że wszystko się ze sobą łączy. To był kawałek później jeszcze był z matematyki wirowej Marco Rodina, który właśnie opowiada o tym, w jaki sposób torusy właśnie
działają, w jaki sposób ten wir, te torusy, jak to powstaje w ogóle, jak powstaje energia i też przedstawił ciekawą propozycję, w jaki sposób ładować wodę życiem w ogóle, że skąd pochodzi życie, bo życie wyłania się ze środka, z tego centrum i z centrum wira w ogóle. I pokazywał, że ludzie budują maszyny za 14 tysięcy dolarów, żeby zwracały życie wodzie, a jednocześnie wystarczy tą wodę potrząsnąć, stworzyć w niej wir, żeby ta woda nabrała z powrotem swojej energii. Więc wszystko, co wiruje, ma energię i jednocześnie ono może zasysać albo pobierać energię ze swego zrdzenia właśnie wiru. I tu też jest wir po prawej stronie na środku Dana Wintera. Chciałem wam to też powiedzieć jako ciekawostkę. Jest to jedyna osoba na świecie, która jest w stanie wytłumaczyć grawitację. Naprawdę jest wielu fizyków, jest wiele różnych teorii, jest szukanie grawitronów, cząsteczek, które odpowiadają za grawitację, a Dan Winter, używając świętej geometrii i wiedzy na temat fal, ponieważ współczesna fizyka coraz bardziej dochodzi do tego, że wszystko jest falami, że mamy ten model korpuskularno-falowy, czyli że rzeczy są punktem, a mogą być też falą. I on w bardzo fajny sposób, jest właśnie też film jego przedstawiony na YouTubie, Dan Winter Grawitacja. Co prawda trzeba go kilka razy obejrzeć, bo Dan Winter jest specyficzną osobą, która mówi bardzo naukowym językiem i może być bardzo ciężka w rozumieniu naprawdę różnych rzeczy. I trzeba czasem posiedzieć chwilkę, żeby zrozumieć, co on właściwie mówi, ale jak się już do tego dojdzie, to jest to bardzo ciekawa postać i polecam w ogóle jego materiały. Jest kapitalnie dużo różnych materiałów, naprawdę niesamowite, do niesamowitych rzeczy doszedł. I on pokazał właśnie, w jaki sposób, tutaj mamy po prawej stronie właśnie taki wir, który jak widać na zasadach tutaj, nawet widać, że się pięciokąt wyłania w tym wirze, pentagram, więc on w ogóle pokazuje, w jaki sposób fale na siebie nachodzą, jednocześnie kolejne fale, i w ten sposób każda jedna fala łączy się z drugą. W momencie, kiedy powstaje wir, one po prostu się schodzą do siebie i trzecia fala, która rodzi się z połączenia tych dwóch fali, ma proporcję fi za cały czas. Czyli generalnie w każdym kolejnym gnieździe, które jest coraz mniejsze, są cały czas proporcje w ten sposób zachowane, że istnieje nieskończona kompresja i nic z niczym nie rywalizuje. Schodzi. Fale schodzą grawitacyjnie coraz bardziej w dół, coraz szybciej się poruszają ku dołowi, one ze sobą się łączą coraz bardziej i cały czas jest harmonia, jest nieskończona kompresja, rzeczy się mogą nieskończenie małe tworzyć, a jednocześnie powstaje gigantyczne przyspieszenie, ponieważ Einstein, szczególna teoria względności, mówi o tym, że przyspieszenie i grawitacja mogą być zamienne we wzorach matematycznych. A Dan Winter pokazuje dlaczego. Dan Winter pokazuje, że tak naprawdę grawitacja jest efektem przyspieszenia w ruchu wirowym. Jeśli są wiry, to po prostu grawitacja jest elementem przyspieszenia. Fale po prostu przyspieszają, nakładając się na siebie. I co ciekawe, jest to jedyna święta geometria pozwala w falach na to, że fale mogą się ze sobą mnożyć i dodawać i powstanie ten sam wynik jednocześnie. I właśnie tylko dzięki złotej proporcji można zachować w ogóle takie coś. Więc to też jest tak bardziej fizyczna ciekawostka tutaj, więc naprawdę osoby, które zajęły się w nauce świętą geometrią, odnoszą bardzo duże sukcesy na poziomie takiej nowości, na poziomie świeżości po prostu, czym to właściwie jest. Łączymy stare koncepcje z harmonią świętej geometrii i powstaje nam coś takiego. Nagle grawitacja staje się bardziej jasna. Nagle zaczynamy widzieć wzorzec w tym wszystkim. Ja tutaj chciałem jeszcze przedstawić właśnie te osoby, którymi warto się w ogóle zainteresować i poszukać informacji na te tematy. To tak już dwie osoby już znacie troszeczkę. Trzecia osoba, czyli tutaj jako pierwsza przedstawiona, to jest Nassim Haramein, który jest fizykiem, który przedstawił niesamowite teorie na temat działania pola, na temat w ogóle rzeczywistości, w jaki sposób ona funkcjonuje. On generalnie w swojej podstawowej koncepcji przedstawił to, że w każdym systemie wirowym w środku jest czarna dziura mikro, czyli jest punkt o nieskończonej gęstości albo o masie całego wszechświata, który wiruje w swoim centrum, tworząc jakiś system, na przykład galaktyka ma w swoim centrum czarną dziurę, która jest jednocześnie Słońcem centralnym, którą posiada masę, która zawiaduje całą galaktyką, która jest centrum galaktyki i tam się zaczyna ten moment obrotowy. Ziemia ma w sobie czarną dziurę, według tej teorii atomy mają w sobie czarną dziurę, atomy, czyli proton może być czarną dziurą sam w sobie, elektron może mieć w sobie czarną dziurę, komórki mają też czarną dziurę w sobie,
ciekawy wykres on stworzył, że on po wibracje różnych skal, w różnej skali obiektów przyrównał do złotej proporcji, do wibracja do złotej proporcji i wyszedł mu wykres, który był w linii prostej, że komórki, nawet ludzkie komórki wpisywały się w te proporcje. Jego po prostu prace są niesamowite, a jednocześnie jest też bardzo szykanowaną osobą w internecie, ponieważ zbyt radykalne to może być. Ale z drugiej strony mówi się tak, że postęp w nauce powstaje nie dlatego, że wchodzą do niej nowe osoby, tylko dlatego, że stare umierają. Więc po prostu konserwatyzm trzyma swoje, a jednocześnie dostał pierwszą nagrodę w dziedzinie właśnie za referat na temat właśnie protona jako czarnej dziury, więc jest tam dużo ciekawych informacji, właśnie bardzo dużo mówi o torusach i o tym, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje razem. Jest to bardzo spójne i po prostu niesamowite i myślę, że nawet przełomowe dla ludzkości. Więc dla mnie to jest drugi Einstein. Osoba, która on nawet sam mówi o tym, że ta jego teoria jest po prostu twierdzeniem Einsteina z wirem, że oni dodali tylko moment wirowy do tego wszystkiego i Einstein po prostu nie miał kilku informacji. Z kolei Dan Minter mówi, że Einstein nie miał informacji o fraktalności, o tym, że rzeczywistość jest fraktalna. Einstein praktycznie złożył, można powiedzieć, 80% układanki. Zabrakło mu naprawdę kilku kluczowych elementów i to właśnie święta geometria to otworzyła. Święta geometria, wszyscy trzej panowie na tych zdjęciach używają świętej geometrii i tworzą niesamowite rzeczy. Dan Winter tworzy bardzo dużo różnych koncepcji. On w Polsce nawet przyjechał, był w 2010 roku we Wrocławiu zaproszony przez właśnie Janusza Zagórskiego, niezależną telewizję i właśnie przeprowadził swoje wystąpienie, miał seminarium chyba dwudniowe, o ile pamiętam dobrze. No i jest Marco Rodin, który właśnie jest też twórcą właśnie cewki Rodina, pierwszym projektantem, który bardzo dobrze zna się na matematyce wirowej i właśnie to i właśnie opowiada o tym, że to jest matematyka naszych czasów, że my musimy zacząć się uczyć tego, jak działają wiry, że wszystko jest w ruchu, uczymy się statycznych rzeczy, które się nie poruszają, a jednocześnie to nie jest do końca prawda, ponieważ wszystko jest w ruchu. Tak, ja chciałem was jeszcze zaprosić na wystąpienie, na kolejne tutaj wystąpienia i spotkania, które się tu będą odbywać właśnie w kolejnych dniach. Następne spotkanie będzie 2 marca, 2 marca będzie gdańskie spotkanie wolnych ludzi tutaj, organizowane przez niezależną telewizję. Będzie tutaj wiele osób, które będą występować i opowiadać o różnych społecznych i ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i zdrowotnych rzeczach. A jednocześnie 2 marca też będzie warsztat doceniać swojego zdrowia na temat właśnie rzeczy związanych ze zdrowiem. Jeśli ktoś jest chętny, to w Gdyni będzie się coś takiego odbywać. 7 marca będzie tutaj też psychosomatyka chorób i emocjonalne aspekty jedzenia, czyli w jaki sposób się w ogóle zdrowo odżywiać i jaki to ma w ogóle związek z nami, więc też po prostu to jest, można powiedzieć, nowa wiedza. Jest to bardzo ciekawa wiedza na temat tego, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. A ja będę tutaj 21, co prawda będę też 2 marca właśnie na gdańskim spotkaniu wolnych ludzi. Będę trochę mówić może o manipulacji w mediach i może też będę miał wykład o samowystarczalnych technologiach. A z kolei 21 marca ja tutaj będę też miał taki wykład jak dzisiaj, czyli kolejny cykl, kolejny czwartek, Nauka odkrywa duchowość. Ponieważ zająłem się czymś takim, skatalogowałem wszystkie najbardziej dziwne eksperymenty, jakie miały miejsce w nauce, łącznie z przepisami, żeby nie było, że są to jakieś rzeczy wymyślone z powietrza. Znalazłem źródła tych eksperymentów. Ułożyłem je chronologicznie, to 20 parę, może 30 eksperymentów, które zostały wykonane, które tak rozwalają nasz punkt, naszą to teraz obecną koncepcję rzeczywistości, że warto je przedstawić po prostu, bo od razu widać, jak bardzo się mylimy w naszym zatwardziałym, materialistyczno-mechanistycznym poglądzie na rzeczywistość. Więc są to po prostu niesamowite rzeczy i po prostu zapraszam się z nimi zapoznać. Będę też więcej mówić o torusach i właśnie o tym, jak ta rzeczywistość właściwie funkcjonuje i czego dokonaliśmy, czego dokonuje współczesna fizyka, ponieważ tak jak się przedtem mówiło takie powiedzenie, że postęp w fizyce odbywa się co 20 lat, to teraz co rok chyba. Naprawdę jest duże przyspieszenie i po prostu ludzie zaczynają łapać, o co w tym właściwie chodzi. Więc bardzo serdecznie was zapraszam na te wystąpienia. No i to by było chyba na tyle na dzisiaj.